Oczywiście znowu wyszła jak zwykle i jeszcze woda nie dopłynęła gdzie trzeba. Witam do walki, to jest City Skylines i dalej robię to co robiłem wcześniej, czyli więcej wody. No ogólnie niby jedno takie taj... Przestańcie trąbić! Dziękuję. Ogólnie jedno takie tutaj było chyba jednak ciut za mało i tu mi trochę powysychała ta rzeczka zanim dopłynęła na sam dół. No, no tak bywa, no trochę wsiąkło sobie, no hej, mogło. To zrobiło. Tu w ogóle jest fajna taka jakby ścieżeczka. Jakbym tu drogę mógł kiedyś coś... Tak teraz dopiero zauważyłem, że tu jest cały czas taka jakby półka właśnie, na której mógłbym... Ona tak sobie równo wchodzi do góry. Tak jakbym tu miał drogę robić. I ona sobie idzie tutaj na samą górę, tędy tak boczkiem, że ja tego nie widziałem. Można by to było wykorzystać kiedyś. Można by było coś z tym zrobić, to jakoś to wykorzystać. Droga by była bardzo fajna, strasznie długa i kręta, ale fajna myślę. No bo chciałem drogę jakoś przeprowadzić tędy. I tak jakoś tutaj między, tak wzdłuż, tak coś jakoś, tu gdzieś coś tak pod górę. Tylko że chyba widzę, że tędy bokiem byłoby mi trochę łatwiej, bo już mamy gotową taką małą, bo małą, ale jest jakaś taka półeczka. To można by było coś pokombinować. W każdym razie, tu jest tak, tu jest teraz jeszcze jedno źródełko. Oczywiście też z tym takim śmiesznym prądem. Tu jest drugie i tu jest trzecie, tylko że to trzecie jeszcze w ogóle nie ma prądu. I to funkcjonuje na zmniejszonych obrotach. I w sumie można by to było tak zostawić, gdyby nie to, że mi teraz będzie cały czas krzyczało, że nie ma prądu. I będzie ta cały czas ta ikonka. Także nie wiem, czy tu gdzieś jakoś zakamuflować może ten takie budyneczki z prądem czy coś, czy tutaj gdzieś może przeprowadzić. Tutaj pyk jeden, tutaj pyk drugi, nie połączył się, troszeczkę bliżej musi być. Tutaj gdzieś... O, trzeci, czwarty, kurde, no nie wiem, piąty, bo tu na dole i tak będą zabudowania jakieś, więc ten prąd się tam będzie potem sam ogarniał, przenosił gdzie trzeba. No ale dobra, to nam powinno wystarczyć. 50 MW to potrzebuje dużo mniej na pewno, to jest tylko odpływ wody, ja nie wiem po co on w ogóle potrzebuje prądu, ale dobra. 240 kW, no więc mogę spokojnie takich dosyć sporo nastawiać pod taką jedną elektrownię. No i tu jak widać już leci woda i tu był zamysł taki, że tu sobie płynie strumyczek, a tu jest takie mini jeziorko i z tego mini jeziorka woda idzie dalej, tego że ta woda w Citiesach nie jest jakaś taka strasznie precyzyjna, no nie wiem, nie leje się tak jakoś strasznie precyzyjnie, więc takie małe jeziorko tutaj to ja nie wiem, czy będzie miało dużo sensu. Możemy jeszcze ewentualnie tutaj kapkę podnieść z tej strony, żeby ten taki dings, gdzie się woda wylewa, był jakiś węższy troszeczkę czy coś. Żeby to było tylko gdzieś tak na przykład. Powinno się ten teraz ładniej troszeczkę przelewać. Mam cały czas tryb turbo, tylko że no już na tym etapie gry mój komputer, mój procek nie bardzo jest w stanie z tymi wszystkimi modami jeszcze nadążyć za grą i to ładnie tutaj wszystko symulować tę wodę, więc no troszeczkę to zajmie pewnie czasu. No mamy takie mini jeziorko, jak widać. To jakoś strasznie dużo wody płynie teraz. Albo ja mam tutaj po prostu zbyt płytki ten cypidusz tutaj. Tak sobie chyba go troszeczkę pogłębimy. Jakoś tak powinno wystarczyć. Myk, myk, myk. Proszę mi tu ładnie. O, troszeczkę lepiej to już teraz wygląda. Chociaż wody bardzo dużo płynie. Więcej płynie wody tam, niż potem tu na dole na przykład. Tu jest strasznie mało tej wody, tak jakby. Ona jest tak strasznie takie głębokie to tam jest. No nic, w każdym razie tu już woda widzę, że dopływa aż nawet tutaj poniżej tego wspaniałego kanału. Widzę, że to on chyba wystarczy tak. Ten płytki kanał mniejszy, myślę, że on wystarczy na taką ilość wody, jaką ja tam proponuję na górze. No chyba, że zaraz jeszcze tu spłyną teraz dodatkowo ta i ta. No to powinno ogarnąć, no bo tutaj tu mamy wydajność tej pompy. Jest na poziomie 120 tysięcy metrów sześciennych na tydzień, a to potrzebuje 24 tysiące metrów, więc tu mamy w sumie tam no niecałe 75 tysięcy, 72 tysiące metrów sześciennych na tydzień, więc no styknie. Styknie. No i tutaj, ja bym chciał widzieć więcej wody w tym korycie na przykład, no jest coś tam wyżej, no na pewno pełnego bym nie chciał, ale tak teraz to myślę, że może być, no chyba żeby to przerobić na zwykłą rzekę. Nie no, niech będzie tak, bo jak tu byśmy mieli potem jakieś może jeszcze farmy czy coś takiego, to akurat by było dobre. No i woda sobie płynie tutaj na dół, tu jeszcze zrobiłem teraz taki myk,
że tu jest trochę pogłębione i tutaj sobie już trochę wody wpłynęło teraz z tego jeziora ekstra, także tu będzie troszeczkę tak szerzej na pewno. Ścieżka rowerowa jest kapkę podniesiona, w zupełności to powinno wystarczyć. Ja nie wiem, czy to źródło wody, które tu mam, tam na górze, czy ta woda tu w ogóle dopłynie kiedyś, to jest raz. A dwa, czy ona tutaj nie będzie jakoś tak strasznie płytka, że tak będzie, wiecie, tak, tu będzie trochę wody, tam będzie sucho. I takimi falami, że to się nie będzie przemieszać. No to się zobaczy póki co. Póki co myślę, że możemy kombinować z tą drogą tam jakoś. No i teraz, kurczę, nie wiem, bo jest tutaj takie jakby coś na drogę, no. Można by zrobić jedną drogę tutaj i drugą drogę tam, no to nie przeszkadza, więc najpierw może zrobimy tę drogę, bo ta droga później łatwiej na pewno, no dobrze. Myślę, że taka droga międzymiastowa, droga krajowa, taką krajówkę tu sobie zrobimy. Tylko kurczę, to też może trochę czasu zająć, ja wam powiem. I znowu będzie, że walki zrobi jedną drogę, cały odcinek i że w ogóle to jest straszna nuda i że się nie da oglądać. Ale tu będą zawijasy na tej drodze, kurde. No ale na razie idzie całkiem nieźle, tutaj jest tylko trochę taki dołek, a to się zaraz, mam nadzieję, mówitem ogarnie. Albo i się nie ogarnie, bo ten mówit to czasem różne kwiatki tworzy. Cyk. Cyk. Tutaj mamy niby mieć taki łuk. Można taki łuk zrobić, nie ma problemu. To będzie ładna droga, powiem wam, jak tu się... To ładna, ładen. Tutaj tak można podjechać, no... Prawie równa jest póki co. Gdzieś tam się poprawia zaraz, mówi ten, mam nadzieję. No ale to mi dużo mi to ułatwi życia. Tutaj by mógł być jakiś mostek w sumie, jakbym tu jeszcze kiedyś padł na jakiś pomysł zrobienia jakiejś rzeczki, ale tam się najwyżej kiedyś będzie przerabiało takie rzeczy. Chociaż później troszeczkę różnie to może wyjść z uwagi na te krzywizny, czy się gdzieś buły nie porobią. Jak gdzieś drogę usunę i zrobię most i połączę to potem razem, to może być różnie, ale no nie wiem. Póki co robimy sobie to. Zróbmy to ładnie, dobrze, równo, a potem zrobimy tę wersję krótszą, ale bardziej stromą dla hardkorów. Tu mamy mieć taki zawijas ostry, tak? No spoks. Cyk. No na razie idzie nieźle, co prawda troszeczkę krzywo tam w kącie szczególnie, ale no nie ma źle. Nie ma źle. Tutaj możemy chyba sobie pojechać nawet na wprost po prostu. Cyk. Bardzo ładnie. Tutaj lekki łuk, łagodny. Tutaj dotąd. Cieszę się, że zauważyłem w sumie teraz, tak. Najpierw byłem trochę zniesmaczony, bo stwierdziłem, a kurde, już miałem plan, a teraz zobaczyłem tam to i teraz będę robił coś inaczej i teraz zaś, ach, już miałem plany, po co mi to pokazywali. Ale dobra, zrobimy to tak jak, kurde, tylko tu bym chciał drogę tak zrobić na przykład. Jest prawie równa, prawie równa. Może nie tak. Ja sobie tutaj najpierw troszeczkę jednak wezmę, kurde. Troszkę wezmę, wyrównam to, żeby to było już od razu trochę wygodniejsze do zrobienia. Ale ja nie wiem, czy to wyrównując teraz nie spartolę tego dokumentnie. Nie wiem, postaram się tego nie spartolić dokumentnie, ale coś mi się wydaje, że... Chociaż... Mi się nie uda teraz tych linii tak doprowadzić, jak były. Chociaż nie, tu jest łagodne wzniesienie, kurczę. Nie ma co panikować. No i tu już właściwie jesteśmy na samej górze praktycznie. Prawie, że na samej górze. Tu jeszcze sobie zrobimy tak, tu sobie zrobimy tak dookoła tej tutaj, tego tamtego, onego. No i tu jeszcze jest takie trochę bardziej strome miejsce, to sobie w tamtą stronę to wygłaskamy i zaraz będzie można już drogę stawiać, robić, kłaślać, asfalt i w ogóle. To nie jest równe. No ale zobaczymy, co na to droga. Co na to droga? Tutaj tak i tutaj na wprost. Cyk. A droga na to całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Dobra. No to jedziemy dalej. Jedziemy sobie tak, tutaj kawałek na wprost. Myślę, że można by było, albo nie można by było. Można by było.
I tutaj ciach. I mamy piękną drogę, łagodną, a długą jak jasny pierun. I pozawijaną, szczególnie tutaj na dole, jest straszliwie pozawijana. I nie musiałaby taka być. Tu wyżej już trochę ma więcej sensu krzywić na te drogi, ale na dole... No taka ciekawa, ciekawie się będzie jechało, na pewno ciekawie, ciekawie. A tu mamy trzy takie buły, kurczę, jedna, druga, trzecia, i, ale no, dobra, no droga w górach, no miała prawo sobie tam trochę osiąść, zrobimy ograniczenie prędkości i będzie dobrze. I będzie dobrze. No i teraz, jak zrobić tam wjazd ładny? No tutaj mamy dzielnicę przemysłową. Więc no ewentualnie jakoś stąd, czy tu się zrobiła buła? Oczywiście, że się zrobiła na dole buła, bo czemu by nie? Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło ze strony gry, że takie rzeczy zawsze, kurde, balans. To tam raczej nie będziemy już wjeżdżać żadną drogą, ani niczym. No i to jest taka nasza droga, powiedzmy, że w miarę taka tymczasowa. Jak tu będę dalej kombinował coś z drogami, ze strefami przemysłowymi, to coś się pewnie tutaj pozmienia jeszcze, ale no na razie to jest już jedna droga tam dociągnięta na górę, a druga no jakoś stąd bym chciał zrobić. No do tamtej nie wjadę ani tu żadnym skrzyżowaniem, ani niczym, nie ma sensu za bardzo kombinować. No chyba żeby. No chyba żeby, ale powiem wam, fajnie ta droga wyszła. Pod jednakowym kątem. Cały czas, no zupełnie jakby, no idealnie pod tym samym kątem. Zupełnie jakby twórca gry już tam przemyślał, no przeważnie tak jest. Znaczy twórca gry, mapy. Twórca. Z tej strony tam jest jakiś wjazd? Nawet nie ma, ale jest takie dużo fajniejsze to. I tutaj też można by było źródło. Czemu on tego źródełka nie zrobił tu na górze, tylko tam na dole? Bo jakieś lagi były za duże na mapie, kurcze, czy coś? Potem się okaże, że będę musiał te moje magiczne tutaj... magiczne rzeczki pousuwać jednak, bo FPS-y mi klękną już zupełnie do zera. Chociaż na razie jest 60 cały teraz, w tej chwili przynajmniej, jak tutaj patrzę z góry. Jest nieźle, no najmniej jest jak patrzę gdzieś na miasto. To jak się sobie przybliżę, to potrafi być i 20, nawet czasem nawet i mniej. No ale dobra, na razie jest z tą rzeczką ok. No fajnie to wygląda tu z tymi rzeczkami, kurczę, jakoś tak ciekawiej, no na pewno. Zaraz tutaj jeszcze jakąś wioskę wkomponujemy. No i gdzieś na skraju tej wioski, możliwe, że w tę stronę zrobimy sobie park krajobrazowy, ścieżki tego parku krajobrazowego i w ogóle. Tylko że tu nie ma w ogóle drzew żadnych, nic praktycznie w tych górach. Straszne łyse pały są z tych gór tutaj. Tu jest jedynie w tej dolince trochę drzew, a tak to nigdzie już nic nie ma. No trochę tam zalesimy może, jak gdzieś będzie trzeba, to trochę tam drzew narobimy. Teraz jak się zastanawiam nad tą drogą tu na górę. No ale co? No, trzeba robić, nie? Trzeba robić, także pojedziemy sobie tak, jak to ja tutaj sobie już naszykowałem ładnie. Pojedziemy sobie tutaj. Tędy tutaj. Może w ten sposób jakoś. Tutaj całkiem ładnie wyszło, tylko że tu bym może jakiś wodospad zrobił, kurczę. Kombinowałem tutaj nad elektrownią wodną, ale no nie wiem, no tu za mały spad by był. I by było chyba trochę słabo z wydajnością tego. Więc raczej sobie darujemy, ale jakiś wodospad. A, ja w ogóle, właśnie. Ja tu jeszcze miałem zrobić skały. Jakieś, to nie są skały. Gdzie były skały? Tutaj są formacje skalne. Dobrze, bardzo fajnie. To się nazywa formacje skalne? Nie, kamienie po prostu. Dobra, no nieważne. Bo to jakoś pozakrywać, żeby to wyglądało jak jakieś naturalne źródło czy coś. To jest trochę za duże. To by było dobre, tak na początek. Cyk. Cyk. Trochę się taka dziwna fala tu zrobiła teraz. Halo? No niestety na te skały działa fizyka wody i to z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. Bo najchętniej bym widział coś takiego, o. Że po prostu spod tych skał wypływa sobie woda. No powiedzmy, że jakoś tak, to takie źródło pobyku, jak tu na 10 metrów do góry woda strzela z ziemi. Ale spoko. Tu spróbuję na przykład dla odmiany jednym, tylko takim większym kamerdolcem to zakleić. Na przykład, no nie wiem, w sumie.
Tutaj mamy taki ten. Cyk. I co? Jak co na to woda? Ty kratę tam trochę widać. To w ogóle jaskinia chyba jakaś była nawet. To z takiej jaskini nam woda może wypływać równie dobrze. Cyk. I co teraz? No ej, to jest dobry gotowiec. Powiem, to jest bardzo dobry gotowiec na tego typu źródła. Tylko tutaj tak trochę teraz tak pojedynczo to zbyt dziwnie wygląda. Jakby tu jeszcze coś takiego wpierdzielić. Do tyłu na przykład takie jedno. Tak to ładnie drzewami zaraz zarośnie. Tutaj jakieś takie drugie, gdzieś tam o. Tutaj takie o. I koło tego też by może. To woda. Woda, please. Czy to jest kwestia tego, że to jest za blisko teraz? Już właściwie. Takie coś w rodzaju wodospadu teraz z tego się zrobiło? No właściwie, dobra, może być. A jak tam, co tam tutaj, jak tam? Tu będzie taka górka, widzę sobie, sterczała. Dobrze, 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 fajnie, fajnie. A tutaj? Tutaj, coś tutaj jeszcze, też coś trzeba było zrobić z takich rzeczy. To jest, nie. Nie. A takie mniejsze, jakby coś zrobić tutaj. Na przykład tak. Cyk. Z między kamyczków. Czy się będzie lało, czy zrobi się coś dziwnego znowu? No, póki co jest dobrze. Gdzie trochę podchodzi do góry? No. Niedobrze. Czemu to nie może nie mieć kolei? Czemu to. Było dobrze, jak to tylko wstawiłem, to było bardzo dobrze. Chyba, żebym to zrobił tak, no będzie trochę betonu wystawało. Niestety, takiego białego z góry. Troszkę bliżej. Dalej chyba działa. Albo gra to dopiero zaraz przeliczy i się znowu zrobi takie coś. No i nic, na razie jest ok. Widzę, że tu już woda zrobiła co trzeba i są takie żółte tutaj brzegi, żeby ta rzeka wyglądała trochę naturalniej. Tu jest dalej takie. No nie, no weźcie mi tu, zróbcie normalny. O! Spadła woda. Normalny taki wypływ wody z jaskini. Coś takiego właśnie, dokładnie o to mi chodzi. O, no to działa. Hej. A jakby to jeszcze jakoś poprawić? Cofnąć, żeby to nie było takiego hardkorowego. Ej, w sumie to nie ma teraz już tego. To jeszcze jakbyśmy tak wsadzili. Nie, ło! Czemu to takie krawędzie się robią? A pojedyncze takie mniejsze jakieś jakby tu jeszcze? No to jest za małe trochę, to też jest trochę za małe. A to? O! Takie coś tam wdupcyć. Bo to się układa do ziemi, a tamte się nie układają do ziemi, tamte układają ziemię do siebie. Moment. Oj, blin! Usunąłem to. A było, a takie ładne było. A to? Też trochę tak wybujało te skały na boki, ale generalnie mogłoby też być. I tutaj ten kamierdolec taki, jeden z tych większych, czyli to ten był chyba. Tego tak na środek dać, żeby zakrył nam trochę ten betonik. A tutaj na przykład drugi taki jeszcze. Cyk. Jakby to tak mogło zostać, to by było supi. Woda wypływająca ze skał. Co prawda tych skał powinno być tutaj więcej dookoła, żeby to wyglądało jeszcze bardziej naturalnie, ale dobra. Zobaczmy, jak tam woda. Jak tam woda? No tu przynajmniej nie, dalej jest przerwa, nie wiem o co chodzi. No, to chyba musi trochę dłużej rzeczywiście potrwać. Tu się coś leje, tu się coś leje, tu już wysycha. No i właśnie tu mnie ciekawi, jak to będzie tu wyglądało. Na razie dopiero woda tutaj powoli dopiero dochodzi. Także no, musimy ich dać trochę czasu. A tymczasem. Wjazd tutaj z dołu, kontynuujmy. Tylko, że tutaj dalej nie wiem, co zrobić. Kurde, jakieś skały bym tu wodospad zrobił, czy coś. Jakby tutaj dać. Tutaj dać taką. 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 A tutaj jeszcze na brzegu jakieś takie duperele. Co na to woda?
Czy zrobi się teraz taki wodospad? Teraz to by było nawet wskazane, jakby woda przeszła nad tym. Tylko może nie tędy bokiem. Hej, to jest duże. No mogłoby nawet być. Droga by przeszła dookoła. Nie widzę problemu. No i kurde, jak to wygląda teraz ładnie, o kurczy. I co na to woda? Woda na razie sobie płynie dookoła i to jest nawet całkiem spoko. Tylko tu jest taka ściana tej wody trochę niefajna. Jakoś by to można było... Jeszcze może coś by tu można było wstawić wyższego. Żeby ta ściana tutaj miała sens. To nie. To nie. No woda bokiem mogłaby się lać. Nie ma problemu. Chociaż tu by... Oj! To jest duże. To jest jakiś wulkan, to też nie. To jest też duże, to jest też duże, chociaż to jest, no... No nie wiem, a jakbym tutaj dał coś takiego... I ta woda jakby się tędy lała teraz tutaj środkiem. Ona mi gdzieś tutaj tyłem podchodzi. O! O, tu jakby się wyrównało, by było takie mini jeziorko. Co tu się dzieje? To może być ciekawe. Dobra, róbmy drogę. Tam zobaczymy, co na to woda. Zobaczmy, co na to woda. Róbmy drogę w tym momencie. Woda tam chyba na razie stoi, ale to jeziorko się tam musi wypełnić tą wodą, bo i tak dużo nie płynie. No dobra. Także tutaj sobie podjedziemy, myślę, że do tej wysokości, tą drogą. Bo nawet troszkę wyżej. Chociaż nie wyżej, bo tu mamy zaraz to lotnisko, nie? Dobra, więc tak gdzieś dotąd powiedzmy. I tutaj sobie jedziemy teraz cyk i tutaj sobie jedziemy do góry. Chociaż tu możemy zrobić taką półkę płaską, na przykład, o, w tym miejscu. I tu gdzieś jakiś parking i takie widokowe, może na przykład pole widokowe. Taras widokowy? Nie wiem, coś z tych rzeczy w każdym razie. Tym. To nawet nie będzie taki stromy ten wjazd, jak tak patrzę teraz na to. Tutaj sobie można podjechać tak, jak to mniej więcej jest. Tutaj jakoś tędy. Ups. Tutaj jakoś tędy. Tutaj nawet na równo by można było kawałeczek pojechać. Nad tym śmiesznym jeziorkiem. Nie wiem właściwie czemu śmiesznym, no jeziorkiem po prostu, no. Jak tam woda? O, no coś tu się dzieje tak mniej więcej, jakby to mogło być, ale widzę, że to się nie może za bardzo zdecydować, jak ta woda chce tutaj przepłynąć. Tu się wysuszyło wszystko znowu, super. No trzeba poczekać chwilę, no. Może będzie dobrze, może się ogarnie, może... No, nie wiem, się zobacz. Chociaż, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że trzeba będzie tam dokonać poprawek. Albo po prostu wywalić to wszystko. Na razie jeszcze trudno powiedzieć. No i dobra, i stąd już możemy zacząć podjeżdżać ostro pod górę. Ostro pod górę, czyli na przykład weźmiemy sobie wysokość tutaj gdzieś stąd. Blin. Ctrl Z już nie działa. Coś zrobiłem, że już nie działa Ctrl Z. Nie do końca o to mi chodziło tutaj. Do prawy mi się naprawia takie tematy akurat. Dobra, no i to jest naprawione. Chociaż pewnie zapłaciłem za to jakieś chore pieniądze. No ale dobra, tu sobie zrobimy takie płaski punkt, tu jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi do góry. Albo trochę mniej niż w połowie drogi do góry, tu potem będzie trochę bardziej stromo już chyba. No ale dobra. Tutaj sobie wyrównamy tak mniej więcej, jakby to miało iść. Tutaj. No i stąd gdzieś, dobra, no spróbujemy po prostu to zrobić tym w takim razie. To może być dosyć ciekawe zajęcie. Chociaż nie jest tu aż tak stromo. Widzę, że jest całkiem sporo takich zielonych miejsc, gdzie gra nam no, w ten sposób dosyć łatwo mówi, że hej, nie jest stromo, jeszcze trawa jest w stanie na tym rosnąć. Tylko, że krzywe to jak, nie wiem.
I ona mogłaby iść trochę bardziej stromo tutaj, bo wtedy będzie mniej stromo szła tam. Bo tam jest bardziej stromo, a tu jest mniej stromo w ogóle teren. Czy to ma sens, co ja w ogóle mówię? Ostatnimi czasy, ja nie wiem. Dobra, no i stąd teraz trzeba iść tak, ja pierniczę ostro do góry. I tu by można było zrobić tak, taki myk by tu można było, tutaj byśmy sobie, ups. No nie ma kurczę tego. Nie ma Ctrl Z-a żadnego. Tu byśmy sobie zrobili takie miejsce. Tu byśmy sobie zrobili to gdzieś tutaj by było. Tu by był taki zarąbisty most i nawet go teraz już zrobię. Od razu. Cyk. Jeszcze mnie kusi, o ten filar to naprawdę jest świetny pomysł w tym miejscu. Ja bym proponował tutaj dać jeden, a tutaj dać drugi. Wklejstrować go tu. Wtedy mamy filary, dwa filary. Tylko tego może trochę bardziej w prawo. No. I teraz tego z tym sobie opuszczamy niżej. Tego z lewej widzę, trzeba będzie jeszcze troszeczkę niżej osobno opuścić. Dobra, to by było tak. I ten by był tak. Proszę bardzo. Także tu jest nasz super mostek. No i teraz stąd by trzeba było zrobić jeszcze gdzieś chyba drugi mostek. Nad tym tutaj, żeby to miało sens. Jakbyśmy tu kiedyś jakąś rzeczkę jeszcze jedną chcieli dodać, to też jest możliwe. Także tutaj sobie zrobimy tak. Tutaj oczywiście może być kapkę niżej to już. Tu jeszcze jakiś zjazd taki, jakiś łagodny się zrobi. Tu jest też w ogóle niżej. To może być jeszcze niżej. To może być gdzieś tutaj nawet. Teraz stąd gdzieś tak i teraz stąd tutaj tak i tutaj stąd jeszcze może troszeczkę niżej, żeby to było takie bardziej troszeczkę takie sensowne, jako że most tutaj, już trochę przesadziłem widzę. Kurde! Źle! Dobra, dobra, nie ruszaj już, bo zepsujesz bardziej, dobra. Tutaj. No i stąd sobie musimy teraz dojechać tu i tu będzie dosyć spora, chociaż nawet chyba nie aż taka spora różnica wysokości. To jakoś tutaj tak. Tu jest teraz taka zarąbista różnica wysokości, trochę tu przesadziłem pewnie. Ciekawe, a tu zwrot dostaje przynajmniej, dobrze. Bardzo dobrze. Nie będzie chyba tak źle, żeby tu zjazd ładny wyprofil. Nie będzie źle. Tu w dół. Teraz znowu jest cały odcinek, gdzie ja robię jeden zjazd, słownie jeden. Znaczy wjazd, jedną drogę właściwie, nawet nie skrzyżowanie, to po prostu jedną drogę. Bardzo ambitne. No ale jest to niezbędne, żeby zrobić jakiś tam wjazd, żeby były dwa wjazdy przynajmniej w taki rejon. No dobra. Nie jest wcale tak stromo strasznie. No i tutaj sobie poszerzymy troszeczkę, żeby było miejsce na jakiś taki łuk przed mostem zaraz. Czemu się taka dziura robi usilnie? Czemu to jest tak krzywo? Jak ja to robię narzędziem do wyrównywania, a ono mi kurde krzywi to jeszcze bardziej wszystko w piz... Znaczy, no ten... Wiecie o co chodzi. Kurde. Dobra, no nic, tutaj będzie droga też. Taki krótki mostek. I teraz tak, to by trzeba było jakoś tak pociągnąć. No prawie. Może z dołu do góry to przejedziemy, tym to będzie trochę lepiej. Może tutaj sobie trochę więcej miejsca zrobimy. To jakoś tak. Dobra. I jakoś tak. No, prawie, znowu prawie. Czemu prawie, a nie może być po prostu raz dobrze? No, kurczę, dobra, jeszcze raz, tak. Tak i tak, o. Teraz dobrze wyszło. W końcu wyszło. Tutaj teraz tak. Kawałek prostego. Teraz tak, zaś kawałek prostego. Teraz kawałek prostego. Jak to wygląda na razie? Całkiem nieźle.
Trochę tam krzywo, no ale hej, w końcu droga w górach, no to ruchy ziemi i te sprawy tam, powiedzmy, że normalna sprawa czy coś. Tu jakoś gdzieś tak. Gdzieś tak. Tu byśmy zrobili jakiś mini parking czy coś, żeby było miejsce na, wiecie, jakiś taki punkt obserwacyjny, widokowy czy coś. Nieobserwacyjny. No i tutaj... Nie, no, tu to byśmy musieli podjechać tak. Tu byśmy musieli podjechać jakoś tak. Tak. Tak i tak. Tylko to troszeczkę oczywiście wygiąć teraz sensowniej. O, no i supi. Supi. To by była chyba ta jakaś droga, albo chyba, że się da zrobić jednak. Ktoś mi mówi, że się da. Force zoning. I tutaj. O! I rzeczywiście są strefy teraz. Wow, przy takiej. Wow! To o to chodziło właśnie. Kajak na wodzie. Można go postawić na wodzie. Przyda się. Przyda się później. To wszystko będziemy używać, ale to w następnych odcinkach jakichś. Póki co, to jeszcze teraz ja bym tu chciał mieć... Czy ja tu mam jakiś mój chudy... No, mam chudy parking jedynie. Nawet dwie sztuki można by tutaj dać. Ładnie go zaasfaltować, tylko że czy tutaj wysokość mogę jakoś coś... Czemu ta droga tu nie ma... Aha, to nie ma połączenia. No jak nie ma połączenia do drogi? Jak przecież jest droga. Strefy są przeca. Kurde. To chyba jednak musi być zwykła droga. Dobra, nie, to na razie to olejemy. Będzie taki zawijas tutaj najwyżej, a później się coś zastanowimy. No, wodospad całkiem słabo wygląda, jak z wodą. No, tu trochę wysuszyło, tu nie ma nic. Ale to się tam, mam nadzieję, że za parę odcinków może ogarnie ta woda. Teraz to by było tyle. Ja sobie tę drogę już dokończę chyba offline jednak i zobaczymy się, jak już będzie dociągnięta na samą górę i będziemy robić wtedy wioskę na górze. Może już zaczniemy w końcu robić park. Może i nie. Dziękuję za oglądanie i na razie.